Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteś na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj pokażę Wam nasz przepis, przepis mojej mamy, mojej babci na sałatkę jarzynową, której nie może zabraknąć święta, bo u nas to jest, no musi być zawsze, co roku, to jest sałatka bankowa na święta. Mniej więcej pokażę Wam, jak to ilościowo wygląda, spróbuję zważyć wszystkie jarzyny, które będziemy używać do tej sałatki i mam nadzieję, że uda nam się to wszystko tak ogarnąć, także już Wam pokazuję składniki. W pierwszej kolejności musimy ugotować jarzyny takie podstawowe i są to ziemniaki, jest to pietruszka, marchewka i seler. I to jest wszystko z gotowanych warzyw, których my używamy, do tego jeszcze pójdą ogórki kiszone oraz groszek i majonez. No i sól, pieprz do smaku i generalnie to jest koniec składników. I co? Myjemy ziemniaki, ponieważ my mamy swojskie ziemniaki dość mocno oprószone ziemią, także najpierw je przepłuczę, żeby nie gotować ich z tą glebą tutaj, żeby nam się błotko nie zrobiło i pokażę Wam resztę. Wszystko wkładamy do wody. Ja przepłukałam ziemniaki, ta woda jeszcze nie jest idealnie czysta, no ale no, nigdy nie będzie idealnie czysta. One będą potem obierane, więc nie ma to znaczenia. I wszystko wkładamy sobie do garnka z wodą, pamiętając o tym, że różne warzywa w różnym momencie będą dochodzić. Seler musi być założony cały, bo on będzie pływał tutaj najdłużej i najdłużej będzie się gotował. I w trakcie gotowania będziemy musieli sprawdzać, jak wyglądają marchewki. Ważne, żeby mniej więcej te jarzyny były podobnej wielkości, grubości. Wtedy one nam w tym samym momencie mniej więcej dojdą. Czyli na przykład, jeżeli bierzecie pietruszkę, to żeby one były podobnych kształtów i wymiarów, grubości przede wszystkim, bo jeżeli będziemy mieć jedną cienką, drugą grubą, to jedna się nam rozgotuje, a druga będzie jeszcze twarda w środku. I warzywa muszą być al dente. Ja delikatnie solę już te warzywa, nie solę ich mocno, tylko troszeczkę dokładam soli, żeby potem, gdy będziemy tą sałatkę doprawiać, one mniej tej soli chłonęły. Więc daję gdzieś tak łyżeczkę tu i płaską niecałą łyżeczkę do ziemniaków. Teraz odpalamy, gotujemy i można jeszcze opcjonalnie dodać na przykład liść laurowy, żeby te warzywa już miały trochę, wiecie, więcej smaku, i ziele angielskie. Kilka ziarenek. I tak jak mówię, ziemniaki dojdą na pewno wcześniej niż reszta warzyw. Więc sprawdzajcie, monitorujcie, żeby były miękkie, ale nie zbyt miękkie, bo wtedy cała sałatka nie będzie miała ładnych, równiutkich kostek, tylko zrobi nam się taka mama łyga, więc to jest ważne, żeby nie przegotować tych warzyw. Mogą być trochę bardziej twarde niż miękkie. Obracamy na przykład, nie wiem, seler, bo jest taki duży, że wystaje, żeby się równomiernie, wiecie, ugotował z każdej strony, więc ja go tam czasami obracam. I w trakcie gotowania też dolewamy wody, bo może ona się wygotować, więc też patrzcie, żeby tam ten poziom nie opadł. Gotujemy wszystko do miękkości. W naszym przypadku ziemniaki gotowały się 40 minut, pozostałe warzywa gdzieś około godziny, seler godzina 10, coś takiego. Ale wszystko zależy od grubości warzyw, więc musicie to dopasować do siebie tak, żeby były al dente. I teraz, skoro już wszystko się przestudziło, bo wiadomo, ciężko byłoby nam gorące warzywa dotykać, to będziemy je obierać. Pewnie pojawią się pytania, że mogłam przeciąć seler na pół. I tak też zrobiłam na koniec gotowania. Nie chcę go nigdy przecinać na samym początku. Nigdy tego tak nie robiłam. Moja mama tak nie robiła, moja babcia tak nie robiła, więc gotuję. Chociażbym miała pół godziny dłużej gotować, to będę gotowała seler w całości. Teraz obieram. Okej, i teraz nie skrobię tego normalnie, tylko po prostu obieram to w taki sposób. Zobaczcie. I schodzi bez problemu, żeby już tutaj nie tracić tych naszych warzywków. Tak jest przyjemniej i łatwiej po prostu, zdecydowanie szybciej. Tak schodzi najszybciej, bo gdybyśmy chciały obierać w ten sposób, to patrzcie, co się dzieje, no nie? A tak jest czyściutki. To co, od zera lecimy i kto więcej? Co jest na wygraną? No co u nas może być za wygraną? Drapkanie? No, i wagowo to będziemy sprawdzać. No wagowo, jak inaczej? Ile drapkania? Pół godziny? Pół godziny? No. Pół godziny, znaczy masażu? No. Dobra. Ale ma być ładnie obrane, a nie, że połowa... O, no to właśnie. No co tu się tylko po prostu przykleiło, to zaś nie przesadzaj. Trzy. Cztery.
ryb. Jak mówisz, że wagowo, niech to jest większe. O, szesz! Nie pomyślałam! Przecież ty nie lubisz telera, byłam pewna, że nie weźmiesz. Ty mędo jedyna. Już to zjadł. Inne pół godziny. Menda, co za menda. Chciałam jeszcze z tępym nożem wypuścić. Ziemniaczki rób. A co mi się pierwsze łapie? Ty żeś chwilę temu wybierał selera. Mendo, ja wziąłem pierwsze lepsze, a ten odkłada. Właściwie to się nie liczy. Jak było z planem? Kupię sobie tą marchewkę, się źle się wybiera. Był zły pomysł, tak widziałem, że... Masz selera, więc nie psioć. Tak widziałem, że to tak fajnie idzie, myślałem, a marchewka będzie super. No to dupa. Bierz marchewki, ciemniasz. Ja ściemniam? Ty żeś wziął selera, a niego nie lubisz. To jest hipokryzja. Hipokryzja. Za to to! Nie ma opcji. Masz selera. To jest moje. Krzywą sobie. Tracę cenne sekundy. Pół godziny. Mniej mam, no mniej mam. Głupi. Ty, Mendo, ty tak się nie ubiera. Robisz to byle jak. Ja robię to byle jak, zaraz... Jak żeś obstrugał to? Przecież nic nie będę miała do tej sałatki! Cicho, ja gram... No, to jeszcze mnie będzie upominał! Ja wiedziałam, że to jest słaby pomysł. Zrekompensuję sobie to, jak wygram. No jak ja będę leżał, mnie będziesz masować, teraz to zrekompensuję to twoje teraz gadanie i mnie stresowanie. Przecież to ty mi cały czas gadasz. Wziąłeś selera? A tam seler, patrz, gdzie ty masz, gdzie ja mam. Kurde, to przegram to, no jak nic, to przegram. Ja to specjalnie odbieram delikatnie, żebym miał więcej wagi. To tam nie ściemniej, że ja za głęboko wjeżdżam. Okej, okej. Przecież nic nie mówię. Uważaj na marchewkę, bo marchewki mam mało. Martuś, zajmij się. Nie no, tak mówię a propos mojej... Nie, słuchajcie. Liczymy obierki? Nie. Wygram tą marchewką. Wygram tą końcówkę. No dupa, przegrałem. Nie, masz seler. Seler jest ciężki. Gdybym wzięła seler, to byłabym przekonana, że wygrałam. A teraz szalka może być po twojej stronie ze względu na selera, którego nienawidzisz, ale jak wygrałeś, to wcisnę ci go całego do tej sałatki. Ty jeszcze masz? No, nieskutane! Nie można odkładać nie, sobie. Nie, tu leżało. Odłożony miałeś. Tu leżało. To jest oszustwo. To jest moje, które zaczęłam sobie. Odłożyłaś sobie po drugiej stronie. Nic sobie ja to nie zobaczę odkładam. Na kamerze. Nic nie odkładam. Nic. Poszukałaś mnie. Teraz już się nie muszę spieszyć. Tej nie dokładasz. Dobra. Nie ma. Ułożysz ją jak będzie jak i tak wygram. Nie, no zobaczymy. Jeśli no wygrasz tym kawałkiem, to to jest jakbyś... Nieważne, doping ale brała. Ty jesteś głupia. Doping. Tam jest. To ja będę pierwszy. Dobrze. Jaki głupy. Czekaj. Ty masz ziemniaków w pizdu. Nie mów tak. 569. Okej. Okay. Wiedziałam, jeszcze to weź. Umyłem przypadkiem, nie miałam więcej. Masz. Zero, no. Włożyłaś tą! Czekaj, no. To jest ta! Ta? Nie, z tym byłaś dziubolce! Czekaj. 632! Ej, to... 655! 677! Uje! Uje! Bo odkładałaś sobie! No to... Możesz nawet to weź i zważ dobra, swój. Dobra, 655. Dobra, zważmy. Gdzie to mogę dołożyć? 655, tak? Dobra, no. Jezu. Tylko ty tego nie obrałeś. Ale ty to schowałaś, więc się mi to należy. Jaki głupi. Dobra. 50! 60 prawie kromów. To co, po pół godziny? Grzej rączki. Jakie po pół godziny? No a jak? Już czuję tę rękę drapiącą i gniatającą mnie. Tutaj mamy takie sitko. Je możecie kupić w Tesco, ja je kupowałam. Tylko cały czas zapominam kupić drugie, żebyśmy mogli robić na dwa sitka. I przez nie się tylko przeciska pocięte warzywa w talarki. Bardzo usprawnia to pracę, nie trzeba ich ciąć w kostkę. A teraz kroimy warzywa na takie talarki, mniej więcej takiej samej grubości, żeby potem zrobić ładną kostkę.
mamy idealną kosteczkę. To co, ja mam przeciskać, tak? Tak. A może do kroju? Nie, ty będziesz przeciskał, kochanie, bo... Nie, bo ty robisz wieżyczki. Nie robię wieżyczki. Nie wolno robić słupków. A zobaczę wieżyczkę. Mało materiału, dawaj, dawaj, dawaj! Mało! Gdzie? Już mi się kończą ziemniaki. Nie obiecie. No i pewnie ty zabrane. Popatrzcie, został sam ten trzpień. Ale o co tobie chodzi? No się dziwi, że przegrałeś? I tak byle jak obierać? Jakbyś ubierał to, jak cię prosiłam, to byś nawet to wygrał. Ładnie krój. Widziałam wieżyczkę! Nie, no w ręce mam. Wziąłem sobie dwa i sobie ściągłem. Seler? Jak smakuje seler? Podale nie odsuwa seler. Proszę seler. O Jezus. Marta umyje podłogę. Seler spoko? Kolejna czynność to ogórasy i to są ogórki kiszone, będziemy je kroić taką samą kosteczkę, tylko ogórków się już nie przeciska, ogórki się kroi i potem wyciska, bo jeżeli zostawicie ogórki niewyciśnięte, to sałatka obleci wam wodą i będzie do niczego. I jeszcze groszek. Idealne są wartości. Pięknie. Idealnie kolorowane. Tak. Tak to ma wyglądać. I teraz kosteczka. To jest nienawidzona robota przez wszystkich. Nienawidziłam tego robić. Tak, no od tego męża, a i tak się udupcyłam, bo mogłam kroić, ale nie. Tego powinna być taka praska. I kolejna rzecz, o której musicie wiedzieć, to tą sałatkę lepiej przesolić niż niedosolić. Nawet jeżeli ją będziecie próbować i stwierdzicie, że kurde jest przesolona, to tak, ona ma być przesolona, bo wszystkie warzywa chłoną tą sól. I mój tata zawsze mówił, że ona musi być przesolona. Jak moja mama soliła, to jeszcze sól, jeszcze sól, jeszcze sól. I potem była zawsze idealna. Więc lepiej przesolić. Akurat to jest jedna sytuacja, gdzie lepiej przesolić niż niedosolić. Ważne, żeby ją delikatnie mieszać, żeby nie wymemłać tych wszystkich warzyw, jarzyn. Dobra. Okej, sałatka gotowa, zrobiona, wystarczy ją przełożyć do jakiegoś pojemnika i wstawić do lodówki, zostawić na jeden dzień, żeby ona się przegryzła, ta sól weszła i wszystkie te składniki się ładnie połączyły smakowo. No i jest gotowa do jedzenia, także mam nadzieję, że ten przepis wykorzystacie. Dajcie znać, jeżeli macie podobny bądź całkowicie inny, a jeżeli nie znaliście przepisu, to mam nadzieję, że z niego skorzystacie i już na waszym stole zagości sałatka jarzynowa. Także ja się z wami żegnam, życzę wam wszystkiego smacznego i co, cudownego popołudnia. Pa!